Własnoręcznie ulepić gliniany garnek to byłoby coś. Znalazłoby się chyba wiele osób, które mają tego rodzaju skryte marzenie. Otóż we wtorek i w środę takie marzenie można będzie zrealizować. Jak to możliwe? Wszystko dzięki Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli i prowadzonemu tu programowi o nazwie Pociąg do twórczości. Zapraszamy wszystkich Państwa ze Zduńskiej Woli, z regionu, okolic. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno osoby dorosłe, dzieci, młodzież. W ramach takich otwartych zajęć z ceramiki można będzie naprawdę dać upust wyobraźni. Przez dwie godziny, między 16 a 18, doświadczeni artyści plastycy pokażą jak wykonuje się różne formy ceramiczne, toczone na kole, ornamenty, płaskorzeźby. Trzeba wziąć ze sobą tylko odpowiedni strój na zmianę i trochę drobnych. Żeby nie zniszczyć na, y, ubrań zapraszamy z fartuszkami na zajęcia i 8 zł, które jest przeznaczone na y, glinę, wypał. Oprócz ceramiki podobne zajęcia odbyły się już z rysunku, tkactwa i malarstwa olejnego. Natomiast 6 i 7 grudnia ich tematem będzie projektowanie i stosowanie ornamentu, a 13 i 14 grudnia kompozycja z elementami ubioru. Później jeszcze kolaż, autoportret. Autorzy prac będą mogli zabrać je do domu. Będą również mieli okazję zaprezentować je na wystawie, która zorganizowana zostanie po ostatnim cyklu zajęć. Warto dodać, że pociąg do twórczości, realizowany w ramach ministerialnego programu o nazwie Infrastruktura Kultury, dostał dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy złotych. Z tych funduszy między innymi urządzono pracownię językową, a także wyposażono uczniów w szafki. A już za tydzień 29 listopada od godziny 14 w budynku tej szkoły, w Galerii na Rogu, można będzie podziwiać poplenorową wystawę prac uczniów obecnie klasy czwartej. To efekt ich wakacyjnego pobytu w Gołuchowie.